Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy kochani. Słuchacie kolejnej audycji zatytułowanej Razem Raźniej. Z tej strony Roma Janka oraz aktorzy z kabaretu Luzik. Dzień dobry. Kto jest dzisiaj z nami? Stanisław Gratkowski. Stefania Trybuszewska. Maria Żołecka. Ryszard Iwański. Krystyna Wegner-Kowalska. Ela Budziszak. Barbara Makowska. Alina Majkrzak. Bogdan Koźma. Żartów na jej temat jest bardzo dużo. Niejedna z kobiet odnajdzie w nich troszeczkę prawdy, ale wiele z tych dowcipów to zwyczajna złośliwość. Dla jednych mamusia, dla innych królowa. Dzisiaj koronę oddajemy teściowej, ale niech broń Boże żadna teściowa się na nas nie obraża, bo dzisiejsze dowcipy dotyczą tylko tych złych. Pozdrawiamy wszystkie teściowe i życzymy dużego dystansu do siebie i do świata. Jak to jest z tymi teściowymi? W kwiaciarni spotykają się dwaj koledzy. Cześć, dla kogo kupujesz takie piękne kwiaty? Dla teściowej. Wspaniały bukiet, będzie zachwycona. Czy ja wiem, dziś jest jej pogrzeb. Senior rodu ma być operowany przez lekarza zięcia. Przed zabiegiem chory mówi: lepiej ty się już postaraj, bo jeżeli ja umrę, to moja żona, czyli twoja teściowa, ma zamiar się do was przeprowadzić. Kochanie, nie mówiłam ci tego wcześniej, ale to tylko dlatego, że nie byłam zupełnie pewna. Wkrótce będzie nas troje. O, kochanie, cudownie! Ale jesteś zupełnie pewna? Tak, absolutnie. Dzisiaj dostałam telegram od mojej mamusi. Teściowa miała 3 zięciów i postanowiła ich sprawdzić, na ile są wobec niej w porządku. Zdecydowała, że do studni przywiąże linę, po tej linie się spuści i będzie wołała ratunku. Pierwszy zięć się pojawia, słyszy z tej studni: ratunku, podbiegł, wyciągnął teściową. Na drugi dzień rano wstaje, a tam przed domem maluch z napisem: dla kochanego zięcia. Teściowa postanowiła sprawdzić drugiego zięcia. Podobna sytuacja, teściowa w studni na linie, woła ratunku, drugi zięć przybiega, ratuje, wyciąga teściową. Na drugi dzień rano stoi samochód z szarfą z napisem: dla ukochanego zięcia teściowa. Pozostał jeszcze do sprawdzenia trzeci zięć. Teściowa znów do studni na linie i woła: ratunku! Trzeci zięć podchodzi do studni, patrzy. Teściowa obciął linę. Teściowa się utopiła. Na drugi dzień rano zięć wstaje, a tam na podwórku Mercedes z piękną szarfą dla ukochanego zięcia od teścia. Kontakty rodzinne polegają na wzajemnym odwiedzaniu się. Proponuję, gdy przychodzi do nas teść, powiedzieć, że to wizyta, bo tak jest. A jeśli teściowa, to wizytacja. Przychodzi synek do mamusi i mówi: mamo, wiesz, znalazłem sobie dziewczynę, którą chcę poślubić, ale nie pokażę ci jej. Przyprowadzę 3 i ty zgadniesz, która to jest. Okej, synuś. Dobrze. Za 3 dni synek przyprowadza 3 dziewczyny. Mama siada z nimi. Każdej poświęca 30 minut. Po 1,5 godziny syn podchodzi do mamusi. I co, mamusiu? Już wiesz, która? Tak, ta pierwsza. Jak to zgadłaś? Po prostu jej nie lubię. Seniorka wyszła na 15 minut z domu i nie zdążyła ugotować obiadu. Zięć przyzwyczajony do tego, że obiad na niego zawsze czekał, pyta: gdzie mamusia była? W salonie piękności, mówi teściowa. I co, było zamknięte? Winę za rozwód ponoszą zawsze obydwie strony, żona i teściowa. Następnego dnia w burze: stary, skąd masz takie limo pod okiem? A bo jak wczoraj wieczorem modliliśmy się przy stole i kiedy mówiliśmy: ale zbaw nas od złego, to niechcący spojrzałem na teściową. Sara dzwoni do teściowej późnym wieczorem. Mamo, zaraz północ, a Adama jeszcze nie ma. Na pewno poszedł do jakiejś kochanki. Pewnie mnie zdradza. Och, Sara, dlaczego zaraz podejrzewasz najgorsze? Mówi teściowa. A może on po prostu wpadł pod samochód? Jest wiele takich przykrych żartów na temat teściowej. Nie bardzo właściwie rozumiem, dlaczego tyle złego się mówi o tych teściowych. One przecież są takie oddane, cierpliwe. No ale no, chciałabym przedstawić taki żart. To nie jest żart, no ale umarła teściowa. Cień padł na całą rodzinę. Ktoś mówi, no trzeba jakąś mowę pożegnalną wygłosić, no i zgłosił się zięć. Długo myśli nad tym grobem i w końcu mówi tak: no powiem krótko.
Dzięki Bogu, do Boga poszła moja teściowa. Cóż tu jeszcze dobrego mogę powiedzieć na jej temat? No ale brata to miała gorszego. Teściowa przyjeżdża do zięcia i w drzwiach z uśmiechem na ustach. Dzień dobry, zięciu. Przyjechałam i zostanę tu tak długo, jak zechcesz. A, to mama nawet herbaty nie wypije? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Grudzień, zawieja, marznący deszcz, wiatr dmie. Znajdujemy się przy domku na przedmieściach Nagła. I nagle pukanie do drzwi. Właściciel otwiera drzwi, patrz, a tam stoi taka zmarznięta, zmoczona teściowa. Mamusiu, co też mamusia w taką pogodę na ulicy robi? Niech mamusia natychmiast wraca do swojego domu. Rozmowa dwóch kolegów. Podobno przestałeś pić. Tak, tak, przestałem. To dzięki mojej teściowy, bo stale widziałem ją potrójnie. Ta sama Sara za jakiś czas znowu dzwoni do teściowej. Mieliśmy wielki kryzys w małżeństwie i wielką kłótnię. Nie martw się, droga, mówi teściowa. To się zdarza w każdym, nawet najlepszym małżeństwie. No tak, mamo, ale ja nie wiem, co zrobić ze zwłokami. Kolega do kolegi też pyta kolegę. Wiesz, czym jest kara za bigamię? Nie, nie wiem. No mieć trzy teściowe. No słuchajcie, jak teściowe, jak małżeństwa, no to są i dziadkowie, i wnuczęta. Pewnego dnia po mieszkaniu paraduje na nago wnuczka. Babcia obserwuje ją, przygląda się i mówi: Wnusiu, czemu chodzisz goła po mieszkaniu? Babciu, ja nie jestem goła. To jest piżamka ekologiczna. Wieczorem babcia wychodzi nago z kuchni. Dziadek otwiera szeroko oczy ze zdumienia i mówi: a ty co, babo, goła chodzisz po domu? Ależ nie, kochanie, wcale nie jestem goła. To jest moja nowa ekologiczna piżamka. Jakaś taka pognieciona. Panią o lata i pana nie pytam też. Zresztą jakie to ma znaczenie, każdy będzie miał nowy wiek. Najlepsze dopiero przed nami, świat dobry jak dobry sen. Więc spieszmy się z toastami, ten toast odmłodzi cię, zamłodzi na sen, zastarzy na grzech. Wypijmy przy stole, by tu na dole źle nie działo się. Zamłodzi na sen, zastarzy na grzech. Wypijmy przy stole za błędy na dole, by ich było mniej. Pijmy za błędy na górze, tam nie zmienia się nic mimo lat. Znasz prawdę o głowie i murze, daj spokój za piękny świat. Nie dajmy się też zwariować, a gdy jest naprawdę źle, pod dach przyjaciół się schowaj i ten toast z nami wznieś. Zamłodzi na sen, zastarzy na grzech. Wypijmy przy stole, by tu na dole źle nie działo się. Zamłodzi na sen, zastarzy na grzech. Wypijmy przy stole za błędy na dole, by ich było mniej.
płacimy za błędy na górze. Tam nie zmienia się nic mimo lat. Znasz prawdę o głowie i murze. Daj spokój za piękny świat. Nie dajmy się też zwariować, gdy jest naprawdę źle. Pod dach przyjaciół się schowaj i ten toast z nami wznieś. Zamłodzi na sen, zastarzy na grzech. Wypijmy przy stole, by tu na dole źle nie działo się. Zamłodzi na sen, zastarzy na grzech. Wypijmy przy stole za błędy na dole, by ich było mniej. Zamłodzi na sen, zastarzy na grzech. Kochani moi drodzy, słuchacie audycji Razem Raziniej. My dzisiaj obchodzimy święto teściowej. Wiesz, często z powodów kłopotów domowych mam migrenę, boli mnie strasznie głowa. Zwierza się Adam koledze. Masz jakąś radę? No pewnie. Wieczorem, kiedy kładziesz się spać, zostaw swoje smutki i problemy za drzwiami. Ha, mądry. I myśli, że żona i teściowa zgodzą się spać na klatce schodowej? Ach, kolega do kolegi, a wciąż o tych kolegach, no ale tak się złożyło. Franek do kolegi. W niedzielę wybieram się z teściową na giełdę staroci. Tak? A ile za nią chcesz? Kolejny żart o teściowych. Dwie noce nie spałem w domu, mówi kolega. Stoję pod oknem i słyszę, jak teściowa poucza moją żonę. W ten sposób. Pamiętaj, córeczko, pamiętaj. Żadnej agresji. Żadnej agresji. Uśmiechaj się i lej drania, lej drania, lej. Dzwoni telefon. Facet podnosi słuchawkę i słyszy: mamy twoją teściową. Okop wynosi 100 tysięcy. A jak nie zapłacę, to ją sklonujemy. Synowa do teściowej. Mamo, powiedz mi, jak ty to robisz, że tak wyglądasz, że tak się czujesz? A kochana moja, ja na poprawę trawienia piję piwo. Gdy nie mam apetytu, popijam białe wino. Jak skoczy mi ciśnienie, to czerwone. Przy wysokim koniak jeszcze. Serwuję sobie również śliwowicę na przeziębienie. A wodę to kiedy mama pije? No kochana, ja jeszcze taka chora to nie byłam. Ja tak sobie myślę, że jeszcze zatęsknimy do tych oddanych, serdecznych, teściowych, no ale skoro dzisiaj o tych relacjach, to tak. Wpada wnuczek do pokoju i krzyczy: tato, tato, dzik zaatakował naszą kochaną babunię. Synku, jak sam zaatakował, to niech się sam broni. Mój zięć często mnie zabiera nad morze, to znaczy nie tylko zięć, z rodziną. Wyjeżdżamy nad morze i twierdzi, że musi mnie zabierać często, żebym się przyzwyczaiła do piachu. Zięć się ubiera, teściowa twierdzi, że chyba gdzieś chce wyjść. No i oczywiście zięć mówi: mamo, idę do miasta, czy coś kupić? Mieszkanie sobie kup. Nad ranem teściowa otwiera drzwi zięciowi i mówi: jak ci nie wstyd, jak ty możesz, pijany, nad ranem wracasz do domu. A kto powiedział, że wracam? Po gitarę przyszedłem. Dzwoni zięć do teściowej. Mamusia, jak się mamusia czuje? Dobrze, a szkoda, bo dzisiaj tak często pogotowie jeździ. Idzie Kowalski z obitą siną gębą i taszczy duże walizki. Spotyka go przyjaciel. Co ci się stało, Kowalski? O, teściowa mnie pobiła. Gdyby mnie tak teściowa pobiła, to bym ją chyba poćwiartował. A ty myślisz, kogo ja tu dźwigam w tych walizach? Dziękujemy za uwagę. Życzymy wszystkim teściowym wszystkiego najlepszego z okazji ich święta. Nie bierzcie do siebie tych żartów. Śmiejmy się, bo śmiech to zdrowie. Jedni się teściowej boją, inni żarty sobie stroją. Lecz gdy im pod mocy trzeba, teściowa spada jak z nieba. A ja jestem przekonana, że to jest kochana mama. Pozdrawiamy serdecznie Roma Janka oraz aktorzy z Kabaretu Luzik. Do usłyszenia następnym razem.